Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj 16 grudnia, także witam was w 16 dniu Vlogmas. Właśnie sobie zaparzam kawę, także zaraz chwytam za kalendarz i otwieramy, patrzymy co dzisiaj w nim mamy. No dobra, jest kalendarz, szukamy 16. Gdzieś ostatnio ją widziałam i oczywiście zapomniałam, gdzie jest. 19, 23, ryryry, jest 16. Otwieram. O, kuleczki, jak fajnie, moje ulubione. Moja mama dzisiaj też wcześniej kończy pracę, czekam na nią i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Nie pokazywałam wam jeszcze, co wczoraj kupiłyśmy w Rossmanie, ponieważ kupowałyśmy też prezenty. Oprócz prezentów mamy też parę dekoracji. Tutaj na szafce na telewizor stoją takie jelonki, to jest, zobaczcie, świecznik. Tu widzę, mama jak co roku przyniosła świeczkę z kościoła. Tutaj, zobaczcie, stoi ta choinka Ziska, którą wczoraj kupiłyśmy. Tutaj widzę też, że mama położyła jakąś gwiazdkę, świecznik. Powiesiłyśmy sobie jeszcze w przedpokoju ten wieniec, który kupiłyśmy na jarmarku i wygląda moim zdaniem bardzo uroczo. Mama się zastanawia, co będziemy robić na święta i znalazła przepisy jeszcze sprzed jakichś 20 lat. Patrz, jaki stary, ojejku. Tutaj nawet jest jeden przepis, który jest pisany na maszynie. Murzynek! A to jest mój przepis. Od Krysi, od cioci Krysi. Najlepszy murzynek, który teraz do tej pory robisz. Robię i on jest, w ogóle się nie ubija, tylko się miesza łyżką. Cioci już nie ma z nami, no, ale przepis został. Został przepis, pamiętam. Ja. To kiedyś musimy, mamo, to wziąć do jakiegoś albumu i albo wkleić, albo włożyć. No ja mam taki przepisnik, to tam weźmiemy. No trzeba to poskładać, bo to takie przepisy to z pokolenia na pokolenie. Mama ma tyle przepisów. Ja powinnam ci na święta sprezentować jakąś książkę albo jakiś organizer na to. Sałatka wybuchowa, zobacz jaka też fajna. Z kalendarza. No ale to taka... Dobra, szukamy dalej. Ja już jestem po pracy i zdecydowałyśmy z mamą, że w końcu zabieramy się za dekorowanie pierniczków, bo już odkładałyśmy to chyba za 2 tygodnie, nie? Na początku grudnia żeśmy zrobiły te pierniczki. Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj wtorek 17 stycznia, jest godzina 11:16, ja właśnie dopijam swoją kawę. Wczoraj widzieliście, robiliśmy pierniczki, ale tak żeśmy się z mamą namęczyły na tych pierniczkach, normalnie mówię wam, wcale nie jest takie proste. Jeszcze w tym roku nie miałyśmy pisaków, tylko lukier w torebkach i on po prostu z tej torebki wyciekał, kapał wszystko, bo lukrze łącznie z nami, całe się kleiłyśmy. Tak jak widzieliście, pierniczki są nieco takie w tym roku z kosmosu kolorowe. Stwierdziłyśmy, że są trochę inne, nie takie, wiecie, spod linijki, chociaż moja mama już widziała, miała nerwa, lubi jak jej wszystko, o, wychodzi tak, wiecie, perfekto, a tutaj wyszły takie trochę szalone te pierniczki. Ja tam się z nich śmiałam, mi się podobają. Wieczorem jedziemy do kina, także będzie fajnie i jeszcze jedziemy po pracy do Iska obczaić, czy jest choinka, bo słuchajcie, jesteśmy dalej bez choinki. W tamtym roku sprzątałyśmy piwnicę i zadecydowałyśmy, że wyrzucamy naszą starą choinkę. Chciałyśmy choinkę sztuczną, no chyba słuchajcie, że już nie kupimy tej sztucznej choinki, bo tak naprawdę został niecały tydzień do świąt i o tą choinkę jest już trudno. Zobaczymy, sama jestem ciekawa, czy będzie ta choinka. Dzień zapowiada się całkiem fajnie, bo jeszcze wieczorem idziemy do kina, a idziemy do kina na film Last Christmas. Jedziemy po choinkę, myślę, że się zapakujemy wszyscy we trójkę, znaczy Kamil tak powiedział, że tak myśli. Także jedziemy wszyscy we trójkę po choinkę, a potem idziemy do kina. Mamo, cieszysz się? Bardzo. No dobra, to idziemy, bo już Kamenek na nas czeka, zaraz będzie się złościł, że nie schodzimy. Schodzimy. Tutaj wysiada. Dzień dobry, Kamenek. Dzień dobry, dobra. Musimy się śpieszyć, bo nie mamy czasu, bo o 19:00, to musimy już odebrać reservation. Aj, Kamenek! Szybko! Crazy driver, i tak jest czerwony. Znaleźliśmy, chociaż nie, ta taka jest średniawka. Ta ładna, ale taka z taką zieloną szyszką. No to jest ta, co mi się podobała, ta stożkowa. Ta też ładna, zobacz. Ta mi się podoba. Ta ładna. Ta ładna. 160, ale 180, no to w sam raz. Zadowolona posiadaczka choinki. Mamo, piękną wybrałyśmy, co? Bardzo. Najpiękniejszą na świecie. Taka jak prawdziwa, nie? Jak prawdziwa wygląda, naprawdę. 1,80 m kupiłyśmy, więc jest dosyć duża. A weźmie pani moją torbę na kolankę, najwyżej. Wezmę, nie pani. Tam musisz się wcisnąć, mamo. Dobra. Rozłączamy się, bo teraz trudne zadanie zapakowania. Choina już na swoim miejscu. Jak wrócimy z kina, to ją odpakujemy. Na jaki film idziemy, Kamanek? Ciekawe, czy ty wiesz. Last Christmas. No. Last Christmas. To nawet mama wiedziała. Kamaniek znalazł swoją elfią czapę. No ale chyba tak nie idziesz do kina, Kamaniek, ściągaj to. K
kamyk. A wiecie, że dzisiaj otwierałam kurierowi i kurier był w takiej czapce Mikołaja? Dzień dobry! Dzień dobry. Kamanek dalej w czapie. Wróciłyśmy do domu, jesteśmy już po filmie. Film był fajny, taki bardzo pozytywny, nie? Oni byli tacy zwyczajni, nie? Zwyczajni ludzie. No, tacy zwyczajni ludzie. Przesłaniem, że trzeba się cieszyć ze wszystkiego, że się jest zdrowym, nie? A mi się film podobał. Kamilowi się chyba tak nie podobał ten film jak nam. On mówił, że te wątki mogłyby być jakoś bardziej tam pociągnięte. Polecamy wam iść, ale jeżeli spodziewacie się jakiejś wielkiej historii miłosnej, to się zawiedziecie, bo to nie jest film o tym. Zabieramy się do picia herbatki, a ja się już rozłączę. Dzień dobry kochani, witam się z wami w środę, 18 grudnia. Zaczynamy 18 dzień vlogmas. Kawka już zrobiona. Otwieramy kalendarz, bo mamy jedno zaległe okienko. 17 okienko oraz 18. Tu jest 17. Czyli mamy cukierka orzechowego pierwszego. Dzisiaj jakoś szybko znalazłam, jak nigdy. Misio jest! Ojeju. No to dzisiaj mi się poszczęściło. Moi drodzy, ja już trochę ogarnięta i napisała do mnie Kasia, czy nie wyszłabym z nią i ze Stasiem na spacer, także lecę. Zobaczcie, nawet udało mi się trochę zakręcić włosy i te włosy są zakręcone na dokładnie 5 loków. Z tej strony 2, z tej strony 3 i całkiem fajnie to wygląda. Na termometrze widzę 12 kresek, także piękną mamy wiosnę tej zimy. Najlepsi towarzysze. Dzień dobry. Byliśmy jeszcze na szybkim shoppingu i zobaczcie, co złapałyśmy w Empiku. Mamy tutaj książkę o tematyce świątecznej. Tak sobie pomyślałyśmy, że będzie miło coś takiego poczytać i nastroić się trochę na święta. A tutaj nudy, bo zakupy spożywcze. Robiłyśmy sobie zdjęcia, potem poszłyśmy na shopping do galerii, a Kamil pojechał z Chrześniakiem mierzyć albę chyba do komunii. Chyba tak to się nazywa, to wdzianko, które dzieci mają na komunie. Robię jakąś kolację i będziemy sobie już tylko chillować i odpoczywać.